Cześć, to mój Hot 60 Challenge. Zostałem nominowany przez Jacka Sikorę. Jedziemy. Nie jestem raperem, ci co znają mnie to wiedzą, że na co dzień gram w zespole o ćwiecznej nazwie Xedon. Przyjąłem wyzwanie, wcale tego się nie wstydzę. Przyznać muszę, że wkurza mnie co widzę. Rozpanoszył nam się wirus, gospodarka cienko wszędzie. Czasy są to nieciekawe, ale jeszcze dobrze będzie. Służba zdrowia nie wyrabia, więc musimy jej pomagać. Pielęgniarki i lekarze także boją się zakażeń. Wprowadzili Antonowa ogromnego jak stodoła. Były delegacje, kwiaty, ale gdzie certyfikaty? Dla maseczki certyfikaty. Jest poważny, wiesz i ty, lecz niektórym w głowach tylko walka z ostrym cieniem mgły. Choć koncerty odwołane, wirus wcale nie chce znikać, a w radiowej trójce wcale nie usłyszysz już Kazika. Nie ma tam już Kaczkowskiego, nie ma też już nic dzieckiego. Jak powiedział Kononowicz, nie będzie niczego! Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Mimo tego, że musimy z tym wirusem wciąż się zmagać, nie zapomnij proszę tego, aby innym też pomagać. Są też tacy, którzy twierdzą, że to wszystko wielka ściema. Śmieją głośno się i mówią, że korony wcale nie ma. Więc uważaj, abyś czasem nie śmiał się baranim basem. Więc uważaj, abyś czasem nie śmiał się baranim basem. Więc uważaj, abyś czasem nie śmiał się baranim basem. Dzięki wielkie. Ze swojej strony chciałbym nominować następujące osoby. Adrian Czekaj, Irek Grzebielucha, Adam Zatoński i Sebastian Tadeusiak. Macie 72 godziny. Dzięki, cześć.